Witajcie. Średniowiecze ciągle przykuwa naszą uwagę. W tym okresie historycznym jest coś, co nas fascynuje i sprawia, że chcemy zanurzyć się głęboko w dany okres. Czas ten jest owiany legendami o dzielnych rycerzach, sprawiedliwych królach i pięknych damach, które zawładnęły sercami mężczyzn. Co by było, gdyby wielbicielowi krzyżowców przyszło żyć w tym okresie? Taka podróż w przeszłość nastąpi w ciągu najbliższych kilku minut. A zaczniemy od krótkiego tła historycznego. Za początek średniowiecza uważa się upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego w 476 roku naszej ery, a koniec na upadek Bizancjum i początek renesansu około 1500 roku. Wiemy z historii, że w tamtych czasach nawet życie arystokratów, które miało swoje uroki, nie byłoby dla nas zbyt atrakcyjne, nie mówiąc już o życiu zwykłego człowieka tamtego okresu. Załóżmy, że udało wam się cofnąć w czasie i stać się zwykłym angielskim rycerzem z czasów krucjat, który teoretycznie powinien żyć pełnią życia wypełnionego zabawą i przygodą na świeżym powietrzu. Wasz dzień zaczyna się około 5 rano od śniadania i wyczerpującego treningu. Ponadto każdy szanujący się rycerz powinien spać w prawie pełnym uzbrojeniu, a ważyło ono od 30 do 40 kg. To nie są popularne współczesne kolczugi, które widzimy na festiwalach cosplayerów. Pełne wyposażenie współczesnego spadochroniarza z trudem osiąga 30 kg, z czego większość znajduje się w plecaku. Rycerze nie mogli się pochwalić taką wygodą, nawet kończyny były zamknięte w zbroi. Czasopismo naukowe Royal Society przeprowadziło eksperyment polegający na ubraniu ludzi w rycerskie zbroje i umieszczeniu ich na bieżniach. Nawet zwykłe chodzenie wymagało 2-3 razy więcej energii. Podczas biegu liczba ta wzrastała dwukrotnie. Oznacza to, że oglądając zdjęcia z rycerzami w internecie i marząc o tym, aby stać się taką postacią, warto być przygotowanym na fakt, że każdy ruch stanie się co najmniej 2 razy trudniejszy. Co więcej, jeśli chcecie być szanującymi się rycerzami, nie możecie zapomnieć także o mieczu. Wszędzie, od telewizji i filmów, zaczynając aż po gry wideo, historyczne europejskie miecze są przedstawiane jako niezgrabne. Co więcej, widzimy ruch polegający na wymachiwaniu nimi w taki sposób, że miecz jest w stanie objąć szeroki zakres pola. Istnieje powszechny mit, że ważyły 7-8 kg, a nawet do 18 kg, ale ku waszemu szczęściu w rzeczywistości wszystko to jest tylko zmyśloną historią. Według zapewnień brytyjskiego eksperta w dziedzinie mieczy Ewarta Oakeshotta, nawet długi miecz bojowy rzadko ważył więcej niż 2 kg. Jako przykład możemy podać katalog mieczy ze słynnej Walls Collection w Londynie, który zawiera kilkadziesiąt eksponatów, a wśród których trudno jest znaleźć coś przekraczającego wagę 1,8 kg. Długi i bolesny proces nauki rycerskiej rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie. Przyszły rycerz musi najpierw zostać paziem, następnie giermkiem, a dopiero po ukończeniu 21 roku życia młodzieniec może zostać pasowany na rycerza. Oznacza to, że jeśli ktoś z was jest rycerzem, prawie na pewno ma giermka, który znacząco pomaga w noszeniu żelastwa, ściele wam łóżko, dba o wasze ubranie, pomaga się ubierać, opiekuje się waszym koniem i trzyma broń w bezpiecznym miejscu. Uporządkowaliśmy codzienne rycerskie sprawy. Ćwiczyliście, ubieraliście się z pomocą giermka, a waszą głowę zawładnęła myśl o zostaniu krzyżowcem. Nie każdy rycerz jednak nim zostaje. Musicie zdobyć odpowiednią pozycję w obowiązującej hierarchii. Nie możecie wyruszyć w wyprawę samodzielnie. Musicie czekać na polecenie papieża na początek kolejnej krucjaty. Notabene było ich w sumie aż 8, a nawet jeśli polecenie padło, nadal musicie uzyskać pozwolenie od waszego zwierzchnika. Ponieważ jesteście zwykłymi rycerzami, jesteście prawdopodobnie czyimiś wasalami. Tak więc zakładając cały ekwipunek i siadając na koniu wraz z giermkiem, udajecie się do suzerena, najwyższego seniora nie będącego niczyim wasalem, po aprobatę. Ponieważ krucjata trwa kilka lat, nie każdy pan będzie zadowolony z utraty rycerza na tak długi okres. Na szczęście dobrzy chrześcijanie uważali krucjaty za obowiązkowe, a pozwolenia były wydawane w 99% przypadków.
Jednak nawet na tym etapie nie jesteście jeszcze krzyżowcami. Oczywiście musicie udać się do kościoła, aby złożyć odpowiednie śluby i przysięgi. Tam, zanim będziecie mogli przyszyć płócienny krzyż na wasze płaszcze, zostaniecie sprawdzeni pod kątem grzechów oraz zapytani o finanse. Jest to ważne, ponieważ jeśli wasza rodzina zostanie w domu, to podczas nieobecności żywiciela rodziny ta powinna jakoś przeżyć. Ale nie martwcie się tym. Jesteście szlachetnymi rycerzami i za wszystkie grzechy otrzymacie odpust, a pieniądze także nie stanowią problemu, gdyż Kościół zadba o swoich żołnierzy. Istniała tak zwana dziesięcina Saladyna. Każdy mieszkaniec teokratycznej Europy płacił 1/10 swoich dochodów na utrzymanie krzyżowców pod groźbą ekskomuniki, co w tamtych czasach uważano za wyrok śmierci. Bywały wyjątki, kiedy ludzie sprzedawali posiadłość, aby pojechać na krucjatę, natomiast wy będziecie szczęśliwymi rycerzami z pieniędzmi. Cóż, jako ostatni bonus sąd kościelny obejmie waszą rodzinę ochroną na czas trwania wyprawy. Co to oznacza? Oznacza to, że żaden lichwiarz nie odważy się nagabywać waszej rodziny w sprawie długów podczas waszej nieobecności. Jeśli wasz dom zostanie okradziony, to Kościół za wszelką cenę znajdzie złoczyńcę. Kościół robił wszystko, aby rycerz skupił się tylko i wyłącznie na Jerozolimie. Tak więc po konsultacjach i długich modlitwach składamy przysięgę walki w obronie Kościoła i zostajemy krzyżowcami. Teraz mamy pełne prawo umieścić krzyż na naszych ubraniach, a nawet ostatni łajdak złoży nam pełen szacunku ukłon. Cóż, potem czeka nas kolejna rutyna. Od przytulnej posiadłości w Manchesterze do Jerozolimy jest 5000 km. Możliwości jest kilka. Albo popłynąć kanał La Manche i kierować się w stronę Włoch, aby popłynąć na statkach, albo od początku wyprawy płynąć statkami. Tutaj pojawiały się pierwsze problemy. Nawet przy wsparciu finansowym kościoła za normalne miejsce czasami trzeba było dopłacać. Natomiast to jeszcze nie jest główny problem. Bardziej znacząca przeszkoda znajdowała się w średniowiecznej Jerozolimie. Po pierwsze, sprzymierzona Europa nie była tak sojusznicza. Francja i Anglia rywalizowały o dominację w Normandii i dlatego nie działały razem w trzeciej wyprawie krzyżowej, a osobno. Ponadto słynny król niemiecki Fryderyk I Barbarossa, przeprawiając się przez rzekę Salew na terytorium współczesnej Turcji, ubrany w ciężką zbroję, wpadł do wzburzonej rzeki i nie mógł z niej wypłynąć. W rezultacie zamiast 100 tysięcy ciężko uzbrojonych rycerzy, zaledwie 1/10 z nich dotarła na ziemię Saladyna. Podobne sytuacje pojawiały się już w pierwszych krucjatach. Równie często w czasie drogi alianci toczyli bezpośrednie bitwy ze sobą lub prawosławnymi chrześcijanami, których katolicy uważali za wrogów. Jest więc całkiem możliwe, że historia naszego wyimaginowanego angielskiego krzyżowca zakończyłaby się na mieczu jakiegoś greckiego buntownika. Dodatkowo po drodze nie trudno było złapać malarię. Ta straszna choroba do dziś zabiera tysiące ludzkich istnień w ciągu roku. Wyobraźcie sobie, jaki procent ofiar stanowili krzyżowcy, którzy mieli mniej szczęścia niż pozostali. Trudno policzyć, ilu rycerzy zginęło w krucjatach. Znane są losy niewielkiej liczby uczestników. Na przykład spośród towarzyszy Konrada III, króla Niemiec i przywódcy drugiej wyprawy krzyżowej, ponad 1/3 nie powróciła do domu. Zginęli nie tylko w bitwie lub później z powodu odniesionych ran, ale także z powodu chorób oraz głodu. Podczas pierwszej wyprawy krzyżowej brak prowiantu był tak dotkliwy, że dochodziło do aktów kanibalizmu. Królowie także mieli trudności. Cesarz rzymski Fryderyk I Barbarossa utonął w rzece. Ryszard Lwie Serce i król Francji Filip II August ledwo przeżyli poważną chorobę, najwyraźniej rodzaj szkorbutu, od którego wypadły włosy oraz paznokcie. Z kolei inny francuski król, Ludwik IX Święty, miał tak silną czerwonkę podczas 6. wyprawy krzyżowej, że musiał wyciąć tył spodni. Podczas 7. wyprawy krzyżowej Ludwik IX Święty oraz jeden z jego synów zmarli. Nawet jeśli nasz krzyżowiec pokonał wszystkie trudy wyprawy, nie pił zatrutej przez muzułmanów wody ze studni, to walki na arabskiej pustyni były kolejnym wyczerpującym wyzwaniem. Pamiętacie wagę waszego sprzętu? To teraz wyobraźcie sobie, że na polu bitwy jest plus 40 stopni Celsjusza, a wokół najstraszniejszy wróg. Są to ludzie wyznający inną religię. Nie istnieje konwencja genewskich praw człowieka, życie ludzkie jest bezwartościowe. Ludzi polewano olejem i podpalano, torturowano i zabijano w najbardziej wyrafinowane sposoby.
Zima nie była lepsza. Naoczny świadek napisał, że krzyżowcy pod koniec XII wieku stanęli w obliczu palestyńskiej zimy razem ze wszystkimi jej okropnościami. Krzyżowcy umierali z zimna, cierpiąc z powodu nieustannych deszczy i silnych wiatrów. Ze względu na górzysty teren, strumienie wody zmywały ludzi i zwierzęta. Podczas trzeciej wyprawy krzyżowej armia Ryszarda Lwie Serce udała się do Aksalonu, położonego na południowy zachód od Jerozolimy. Musiała stawić czoła ulewnym deszczom i powodziom. Atak armii zniszczył zapasy żywności, a sami krzyżowcy utonęli w błotnistych strumieniach i osuwiskach. Historycy wciąż nie potrafią określić liczby ofiar krucjaty, ale nawet z całkowicie udanych wypraw co najwyżej 2/3 krzyżowców wracało do domu. W najgorszym wypadku, takim jak druga wyprawa krzyżowa, europejskie armie zostały prawie całkowicie zniszczone. Tak więc szanse powrotu naszego krzyżowca do domu wyniosły co najwyżej 30%. Ponadto po powrocie z krucjaty regeneracja ciała i umysłu zajmowała bardzo dużo czasu. Jeśli chodzi o jakieś sensowne trofea, to te praktycznie nie istniały. Święte relikwie krzyżowcy przekazywali kościołom, a Saracenowie zazwyczaj nie posiadali niczego innego. Często kościół wstrzymywał pomoc finansową dla krzyżowca, który wracał z krucjaty i ten musiał przetrwać na własną rękę. Jest natomiast i dobra wiadomość. Krzyżowiec, który wrócił do domu, znacznie podnosił prestiż całej rodziny, a nawet jej kolejnych pokoleń. Krzyżowiec mógł liczyć na lukratywną partię, co w niektórych przypadkach pozwalało na poprawienie zachwianej sytuacji finansowej. Za każdym razem, gdy myślicie o zostaniu dzielnym krzyżowcem, miejcie w głowie nie romanse, a zapach w namiocie, w którym wszyscy wokół ciebie są mokrzy, a połowa z nich cierpi na malarię, czerwonkę i inne radości rycerskiego życia. Dodajcie do tego małą szansę na powrót do domu i zadajcie sobie pytanie, czy nie lepiej siedząc w przytulnym mieszkaniu oglądać filmy na YouTubie? To wszystko na dziś. Jeżeli dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie lajka, napiszcie komentarz i do zobaczenia wkrótce.